Maciej Lesisz, napastnik Radomiaka Radom. Maciek, w sobotę raczej nie zagrasz z Pogonią w Siedlcach. No raczej na pewno. We wtorek na treningu wyrównawczym doznałem lekkiego urazu. Muszę odpocząć do końca tego tygodnia. Przy siedzeniu USG robiłeś? Tak, nie wykazało żadnych zmian we włóknach mięśniowych, tylko lekkie naciągnięcie. Wszystko. Czyli z Pogonią nie grasz, ale będziesz do dyspozycji trenera na najbliższy, na następny mecz ligowy z rezerwami Wisły Płot w Radomiu. Myślę, że tak. Wróćmy jeszcze do meczu z Pogonią. Jedziesz z kolegami? Jadę i liczę na Daniela Barzyńskiego, bo gra przeciwko swoim kolegom. To może być ciekawie. Czyli liczysz na zwycięstwo? No na pewno po to jedziemy. Ten mecz ostatni chyba mocno podbudował zespół, Maciek, bo zwycięstwo w ostatnich minutach jednak cementuje, buduje zespół. Na pewno w jakiś sposób pokazaliśmy chyba charakter, może gra nie była najlepsza, ale liczą się punkty. Wcześniej nam się nie udawało. Może byliśmy lepsi, może słabsi, no różnie to niektórzy mówią, ale przegrywaliśmy ten mecz, a teraz wygraliśmy i jedziemy tam powalczyć o 3 punkty na pewno. Dziękuję serdecznie.